Dzień dobry, nazywam się Dariusz Burliński, zapraszam Państwa na program Fakt Masz Prawo. Pomagamy w nim ludziom, którzy zderzyli się z bezduszną machiną biurokracji i nigdy nie odpuszczamy. Pan Tomasz z zawałem trafił do szpitala. Jak twierdzi, na sali operacyjnej usłyszał, że lekarza specjalisty nie ma, bo stoi w korku. Pacjent na szczęście przeżył, ale został inwalidą. Teraz walczy w sądzie o sprawiedliwość. Szczegóły w reportażu Łukasza Radkiewicza i Emilii Szywały. 28 maja, godzina 17:40 w mieszkaniu poczułem niesamowity ból w klatce piersiowej. Dotarłem po około 5 minutach do przychodni. Natychmiast mnie położono i podłączono aparaty KG. W pierwszej minucie badania pierwsze centymetry taśmy wysuwającej się z aparatu zawał. Słyszy pan? Już karetka jedzie. Już ją słychać. 18:03. 23 minuty od zawału ja już miałem przed oczami noszę z karetki. Śpieszcie się, nie wstrzymujcie. Śpieszcie się, bo w każdej chwili może zejść. To jest ten z uniesieniem. Już na terenie szpitala z krzykiem wszyscy zwolnić drogę. Wwieziono mnie do pracowni hemodynamiki. Spanikowany, biegający wokół personel, krzyki i parokrotne pytania, gdzie jest lekarz? Dwukrotnie padła odpowiedź. Utknął w korku na Brzezińskiej. Zgodnie z przepisami to możemy mieć dyżur pod telefonem. I ten pan, nie pamiętam jak on tam ma nazwisko, ten lekarz, który zresztą bardzo się tą sprawą przejmuje, miał dyżur pod telefonem. Opieka bezwzględnie była źle zorganizowana. Powinno być dwóch lekarzy, był jeden i jeden pod telefonem. Kara wysoka, niemal 170 tysięcy złotych. Ona nie została anulowana, mimo próśb szpitala, została zapłacona, dlatego że nie zmienił się powód nałożenia tej kary. Mamy w mieście Łodzi 5 pracowni hemodynamiki, które są naprawdę suto opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To wymagamy tego, żeby pacjent otrzymał pomoc najszybciej, jak się da. To jest nieprawda, że ja stałem w korku. Znaczy jest tak, że ja jestem mam dyżur pod telefonem i w momencie, gdy mnie wzywają, to ja nie przyjeżdżam i mam inną za to płacę. Czy to nie ja wymyśliłem, dyrekcja układa grafiki. Ale ja byłem, bo jak jestem, to mnie nikt nie wygoni stąd. Ja mogę jechać do domu, ale jak mam inne, a w tym przypadku akurat byłem, bo ja miałem kilka zabiegów wcześniej. Wedle dokumentów, które na dzień dzisiejszy posiadam, mogę powiedzieć i wedle tego, co twierdzi oczywiście powód, że pana doktora na miejscu nie było. Powinien być lekarz. Nie. W szpitalu CKD, w szpitalu Kopernika, w Gdańsku, w Krakowie. W Krakowie u szefa PTK są dyżury pod telefonem. Ja jestem pracownikiem szpitala i dyrekcja szpitala ustala tu dyżury i dyżury hemodynamiczne są pod telefonem. Wtedy były i nadal są. I nic się nie zmieniło. Prowokowany zostałem przez lekarza, który wybudził mnie na drugi dzień. Musiał mną chyba potrząsnąć, bo jak otworzyłem oczy, to w białym fartuchu stojący przede mną facet mówi: ja pana wczoraj operowałem, ja panu życie uratowałem. Czy pan zdaje sobie sprawę, że każda minuta dla pańskiego życia była tak cenna, że ja musiałem włożyć ogromny wysiłek tego typu wypowiedzi? Te wypowiedzi właśnie skłoniły mnie do analizowania, co takiego tutaj było, dlaczego te cenne minuty i tak dalej. Złota godzina to jest ten czas godziny od momentu wystąpienia objawów zawału do momentu, kiedy pacjent kładzie się na stole hemodynamicznym. Minuta ponoć decydowała o moim życiu, a tu na lekarza godzinę czekałem. Zabieg rozpoczęty został zgodnie z czasem, jaki podaje jedyne badanie EKG wykonane w szpitalu. Początek tego badania to godzina 19:54. Uważam, że 2 godziny praktycznie umierałem na stole. Szpital podaje godzinę 19 jako godzinę operacji, natomiast pan Tomasz twierdzi, że godzinę później był operowany. Nie, to nie jest możliwe. O ile zabieg byłby wykonywany w tej złotej godzinie, miałem szansę w 100% wrócić do zdrowia. Natomiast przez to, że tak długo czekałem na przybycie lekarza,
Życie wydłużyło mi się tylko dzięki temu, że miałem serce w bardzo dobrym stanie. To są jakieś nieodwracalne skutki dla zdrowia pacjenta. No nie mówiąc już o lęku, który przeżywa taka osoba, która wie, że dzieje się z nią coś bardzo poważnego i właściwie balansuje na granicy życia i śmierci. Lipca 2015 roku złożyłem doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez nieudzielenie pomocy w odpowiednim czasie. Pierwsza sprawa rzeczywiście została umorzona, natomiast podjęte jest na nowo postępowanie w tej sprawie. Ono się toczy i w tej chwili akta sprawy zostały już skierowane do biegłych. Drugie postępowanie w związku z podejrzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu właśnie tego oddziału i w związku z nałożoną z tą karą przez NFZ. To postępowanie również zostało umorzone przez prokuraturę rejonową. Pobud w tej sprawie zaskarżył to postanowienie. Jest olbrzymia niezgodność między tym, co ja pamiętam, a tym, co zostało uwidocznione w dokumentacji szpitalnej. A żeby uzyskać te dokumenty, czy chociażby wgląd w te dokumenty, zmuszony zostałem do założenia sprawy swoództwa cywilnego. Postępowanie cywilne polega na tym, że strony zgłaszają szereg wniosków dowodowych. Na dzień dzisiejszy jest tych wniosków dosyć sporo. Są też wnioski o opinie biegłych. To właśnie biegli mają nam odpowiedzieć, czy i o ile ten stan zdrowia pacjenta byłby lepszy, gdyby tych czynności dokonano na czas. Zmuszam się, ja muszę ćwiczyć jak najwięcej. No niestety sprawia mi to olbrzymią trudność. Takie stwierdzenie prokuratury. Zabieg został przeprowadzony bez jakichkolwiek rażących nieprawidłowości. Powiódł się, nie wystąpiły powikłania, a pokrzywdzony cieszy się względnie dobrym zdrowiem. Patrząc z perspektywy czasu, wiem, że ja traciłem życie. Ja odchodziłem z tego świata. Ja jak ta zabawka byłem co najmniej dwukrotnie uruchamiany prądem, przywracany do życia prądem. W późniejszym okresie okazało się, że dyskinezę tak zwaną, czyli martwicę mięśnia sercowego wielkości ponad 40%. Tak, nie spociłem. Ja w okresie początkowym ja nie mogłem wejść na drugie piętro bez co najmniej 6-7 przerw. Ja po 3-5 schodach ja musiałem odpoczywać, oddech łapać. Ja stałem się ofiarą. Ja przez tak duże opóźnienie przystąpienia lekarzy do czynności ratowniczych stałem się inwalidą drugiej grupy. Miałem zdrowe, bardzo zdrowe serce i przez to żyję. Ile osób wyszło z tego szpitala jako inwalida właśnie z powodu takich opóźnień? A może były ofiary śmiertelne? Mamy w studiu ekspertów. Pan Paweł Grzesiewski, dyrektor Wydziału Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. I doktor Marcin Ciemiński, adwokat, partner w kancelarii Clifford Chance. Dzień dobry, witam panu, witam państwa. Czy pan Tomasz, waszym zdaniem, ma możliwość wygrania tej sprawy w sądzie? Myślę, że pomimo tego, że materiał jest dosyć szczegółowy, to uważam, że wciąż nie do końca mamy pełen obraz, żeby na ten temat się wypowiedzieć. Natomiast no niewątpliwie z tego materiału możemy wnioskować, że miała miejsce pewna nieprawidłowość. Tych błędów, które mogą się pojawić w procesie leczenia, jest sporo, bo to może być błąd w diagnozie, może to być błąd... Pan jest bardzo zachowawczo podchodzi. Chodzi do zagadnienia. Człowiek według relacji czekał bardzo, bardzo długo na lekarza. Przekroczono to złotą godzinę, kiedy zdaniem specjalistów wszystkich można w 100% zagwarantować, że człowiek wyjdzie z zawału. Tak, ja oczywiście podchodzę do takich spraw zachowawczo, trochę dlatego, że bazując na moich doświadczeniach wiem, że te sprawy są bardzo zawsze wrażliwe. Z jednej strony mamy do czynienia z
tragedią ogromną pacjenta, który czuje się poszkodowany przez takie zdarzenie. Natomiast z drugiej strony no, mamy też stanowisko placówki, która leczyła, która także przedstawia różnego rodzaju argumenty. Na pewno z tego, co już wiemy w tej sprawie, no to pewnie mogła mieć tutaj miejsce jakaś nieprawidłowość dotycząca organizacji procesu leczenia. No bo z tego materiału wynika, że rzeczywiście w chwili, kiedy świadczenie powinno być udzielane i akurat czas był bardzo istotny, to lekarz był, przynajmniej wedle tego reportażu, niedostępny. Panie dyrektorze, czy z pana praktyki wychodzi, że w wielu szpitalach takie dyżury telefoniczne są? Nie, raczej nie. W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta co prawda docierają tego typu sygnały, one są zawsze przez nas szczegółowo i wnikliwie analizowane, są wszczynane postępowania wyjaśniające czy postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta. I takie postępowania faktycznie prowadziliśmy, natomiast skala tych zgłoszeń nie jest duża, tak? Natomiast ona zawsze, to co pan mecenas powiedział, dotyczy zawsze ludzkiego życia, gdzie udzielenie pomocy, natychmiastowe udzielenie świadczeń zdrowotnych jest kluczowe i do tego pacjent ma prawo i co do zasady taka organizacja pracy nie powinna mieć miejsca. Rozporządzenie ministra zdrowia, które określa szczegółowe wymagania co do w tym przypadku pracowni hemodynamiki, tak? Ponieważ to tego konkretnie etapu dotyczą zastrzeżenia pacjenta, mówi jasno, że w przypadku tej kardiologii interwencyjnej w zakresie zawałów leczenie powinno być zapewnione całodobowo przez wszystkie dni tygodnia i to nie ulega wątpliwości. A może to jest właśnie furtka? Całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, ale nie ma określonego miejsca? Nie do końca, ponieważ tam jest też użyte sformułowanie w lokalizacji ma być zapewnione. W lokalizacji, czyli w pewnym tak w budynku, w pewnym połączonym tym organizacyjnie zespole, tak, tych pomieszczeń, budynków, a więc w lokalizacji to nie jest tożsame, co oczywiście przebywanie lekarza poza budynkiem gdzieś w miejscu zamieszkania, tak, i potem w przypadku konieczności to dojazd, tak, no to nie. Panie mecenasie, mam pytanie jeszcze, na jakie odszkodowania zasądzane są w takich sprawach medycznych? Czy to jakiś rząd sum? I czy często takie odszkodowania są wypłacane przez placówki służby zdrowia? Odszkodowania są bardzo różne i one zależą oczywiście od okoliczności danej sprawy, z jakim skorzeniem mamy do czynienia, jakie były konsekwencje danego uchybienia. Ja zaryzykowałbym tezę, że tych elementów stanu faktycznego, które są brane pod uwagę przez sąd, żeby ocenić, ile się należy, mówiąc wprost, pewnie jest kilkadziesiąt. Natomiast te kwoty to jest generalnie od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych z sprawami najbardziej spektakularnymi, medialnymi, gdzie te kwoty były przyznawane nawet wielomilionowe. Panie dyrektorze, a gdzie mają się zgłaszać pacjenci, którzy czują się pokrzywdzeni, poszkodowani przez służbę zdrowia? No, tak jak na bazie materiału widzieliśmy, tak? Pacjent akurat wybrał drogę odpowiedzialności karnej, zgłosił sprawę do prokuratury, a także dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym. Natomiast w mojej ocenie nie są to jedyne środki prawne, tak? No, ze swojego doświadczenia mogę zachęcić i polecić instytucję Rzecznika Praw Pacjenta, który może wszcząć postępowanie wyjaśniające i przeprowadzić takie pewną analizę, tak, stanu faktycznego, zgromadzić materiał dowodowy w postaci dokumentacji medycznej czy też specjalistycznej opinii, która niemal zawsze w takich przypadkach jest konieczna i dokonać oceny, czy doszło do naruszenia praw pacjenta, czy też nie doszło do naruszenia praw pacjenta. A więc to jest kolejna możliwość prawna, ale wydaje mi się, że też nie. To też nie jedyna, tak? Bo tutaj w materiale też był... Oczywiście droga cywilna, jak zwykle. Natomiast no, są instytucje państwowe, które interesuje się pacjentem. Czy są wymagane jakieś szczególne dokumenty, czy też w tej fazie wstępnej, tej pierwszej skargi, że tak powiem, wystarczy tylko pismo do was?
I ja uważam, że wystarczy tylko pismo do nas. Jeżeli nam coś będzie więcej potrzebne, to my sami o to się zwrócimy. Oczywiście, jeżeli pacjent już dysponuje swoją dokumentacją medyczną, do której ma dostęp zresztą, tak, i musi o tym wiedzieć, jeżeli ma jakieś inne dokumenty potwierdzające stawiane przez niego twierdzenia, to również to załączyć. Panie mecenasie, a czy nie wydaje się panu dziwne, że z jednej strony organ, który wykupuje poniekąd usługi NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, każe szpital za jakieś za błędy w procedurze, a z drugiej strony prokuratura umarza postępowanie w pierwszej sprawie, w drugiej w tej chwili jest, jak słyszeliśmy, wszczęte ponownie. Ja myślę, że oczywiście zobaczymy, jak to postępowanie karne się zakończy, bo ono mimo wszystko jest na dosyć wczesnym etapie, ale wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać o tym, że każde z tych postępowań rządzi się trochę swoimi prawami. Postępowanie czy kara nałożona przez NFZ dotyczy prawidłowości przy wykonywaniu umowy przez świadczeniodawcę umowy z NFZ-em. Postępowanie karne dotyczy tego, czy może być postawiony tutaj jakiś zarzut karny, czy uchybienie może być kwalifikowane jako naruszenie przepisów prawa karnego. No i w tym stanie faktycznym, gdzie ewidentnie jest pewnego rodzaju zaniedbanie dotyczące organizacji, to postawienie zarzutu konkretnej osobie zawsze jest trudniejsze. Więc akurat nie jestem zdziwiony, że NFZ dosyć szybko mógł nałożyć karę i powiedzieć, organizacja była niewystarczająca, żeby te świadczenia medyczne były udzielane odpowiednio. Natomiast postępowanie karne będzie się toczyło i to ustalenie, komu ewentualnie powinny być postawione zarzuty, przeciwko komu powinien zostać skierowany akt oskarżenia, no na pewno jeszcze trochę musi potrwać. Dziękuję ekspertom za wyjaśnienia. Do sprawy pana Tomasza będziemy jeszcze wracać. Najbliższy program Fakt Masz Prawo już za 2 tygodnie. O swoich problemach piszcie na adres maszprawo@fakt.pl. Do zobaczenia.